drugą kolejkę ligowych zmagań zainaugurowało spotkanie, w którym zmierzyły się Volley Step by Step i TST Kogeneracja. Bardzo dobrze rozpoczęli mecz młodzi zawodnicy Volley Step by Step, uzyskując 8-punktową przewagę. Nie do zatrzymania byli Paweł Gardias oraz Stanisław Szymankiewicz, którego skuteczny atak zakończył pierwszego seta. Druga odsłona ponownie przebiegała pod dyktando ekipy Volley Step by Step. Tym razem decydujący punkt zdobył grający trener Przemysław Kłapkowski. W trzeciej partii rywalizacja miała bardziej wyrównany przebieg. Początkowo inicjatywa należała do kogeneracji. W decydujących wymianach znów górą na siatce byli jednak Szymankiewicz i Gardias, których ataki przesądziły o wygranej Volley Step by Step 25-21 w tym secie i w całym spotkaniu 3-0. MVP meczu został Stanisław Szymankiewicz. W kolejnym spotkaniu zmierzyli się finaliści sprzed 2 lat. Triumfator pierwszej edycji rozgrywek, Bikoplast, podejmował MKS Strzelin. Pierwsza partia upłynęła pod znakiem serii błędów z obu stron. W nerwowej końcówce mniej popełnił ich zespół ze Strzelina, który miał w swych szeregach świetnie dysponowanego Mateusza Synówkę. Skuteczny blok duetu Grzegorz Świrski, Mateusz Noga dał Strzelinianom wygraną w pierwszym secie 25-23. Kolejne dwie partie to ponownie wyrównana gra do samego końca. W drugim secie zespołowi Bikoplastu udało się odrobić straty i po skutecznym ataku Wojciecha Kantarskiego był remis 1-1. Decydująca odsłona to zacięta walka punkt za punkt. Ostatecznie na swoją korzyść rozstrzygnął ją MKS Strzelin, zwyciężając 27-25 i w całym spotkaniu 2-1. Tytuł MVP meczu trafił do zawodnika MKS-u Strzelin Mateusza Synówki. Kolejne spotkania Ligi Amatorów Volley Spartan Cup w sobotę 24 marca w hali przy ulicy Krajewskiego.